I lecimy z rozmiarem do góry, klasyczna łapa trenera. Znowu, już przy tych tylko jednej rzeczy mogę się przyczepić. Tylko jednej rzeczy mogłem się przyczepić. Tutaj kółko również jest naszywane. Dla mnie lepiej jakby było malowane, wtedy można gołymi pięściami uderzać. Nie będzie się o ten skóra zdzierała. Jestem fanem uderzania na gołe pięści. Są fajne, twarde znowu. Polecam do Kyokushinu wtedy, jak już będzie to malowane. Perfekt. Wtedy po iluś tam uderzeniach już czuć to na tych kościach. Więc mamy zmaksymalizowany trening, nie tylko ćwiczymy sobie kombinację uderzenia, ale właśnie też wzmacniamy. Wzmacniamy za jednym zamachem, także to jest świetne. Tu z tyłu widzimy, tu jest pasek, więc git malina. Jest podparcie nadgarstka, miodzio, sam profil w środku rękawica jak się włoży. No idealnie, anatomicznie, przynajmniej dla mnie jest idealnie, a myślę, że dla większości będzie zbliżone do ideału. Jest niezbyt rozprostowany, nie za mocno zagięty, niektóre tarcze wkładania były takie mocno zagięte, niewygodnie się to trzymało, albo zbyt rozprostowane i też niewygodnie. Tutaj fajnie się, tak rękę mam o na luzie, taką wiszącą, to taki jest profil w środku tego, żeby włożyć. Przepraszam, bardzo fajnie leży, wystarczy tylko napiąć ręce. Ciasno wchodzi ręka, nie tak, żeby się z tym siłować jakoś niesamowicie, ale wchodzi ciasno, dobrze leży, tu jest zasłona, jeśli by trenerowi przyszło do głowy, przynajmniej dla mnie to funkcjonuje, może to powinno mieć jakąś inną funkcję, nie wiem, nie pytałem nawet o to, mi to się spodobało, bo wtedy sytuacyjnie pracujemy, hop, można podopiecznego tu zdzielić tą stroną i ani nas paluchy nie bolą, ani mu palucha w oko nie wsadzimy, ani go tam paluchem gdzieś po kości, żeby go gdzieś bolało, nic takiego się nie stanie, nawet bez tego zapiętego paska siedzi sztywno na ręce, a jak jeszcze tu sobie dopniemy, panowie, miód malina, genialne. Nie trzeba zaciskać. Tak, i nawet nie musicie zaciskać palców i to się wtedy trzyma. Aczkolwiek nie doradzam nie zaciskania palców, bo łatwo wtedy o kontuzję, naciągnięcie tutaj któryś z mięśni przedramienia czy też o kontuzję łokcia z tego tytułu, bo tutaj wtedy triceps nie będzie hamował i możemy sobie przy jakimś mocniejszym uderzeniu, jak nam rękę wygnie, po prostu się dźwignia rozporowa zrobi tak sama z siebie, więc napinamy palce i tak dalej. To ze względu na własną ochronę, ale trzyma się tak dobrze, ja tu mam palce kompletnie rozluźnione. I dalej zaciskam teraz palce, praktycznie w tym samym miejscu leży. Na pełni rozluźnionej ręce, dalej możemy tutaj spokojnie tarczować. No i naprawdę, koniec. Te są skórzane, model w pełni skórzany. Powiem wam, no nie mam już co o nich powiedzieć, no wszystko jest świetne w tych paskach. To jest tylko jedna rzecz do wymiany, ale leżą elegancko, fajne, sztywne są. Genialne, gorąco polecam. Jeśli jesteś trenerem, cenisz sobie wygodę i prowadzisz treningi indywidualne, czy ogólnie, czy też przed zawodami pracujesz indywidualnie ze swoimi zawodnikami, żeby zmaksymalizować im po prostu czas treningowy i tak dalej, to gorąco ci to polecam. To jest dla ciebie bardzo dobre, bardzo dobre. Kolejny produkt, którym jestem naprawdę, jest dla mnie fenomenalny. Także świetnie. No i przy okazji dziękujemy marce Polida, tak, bo zostają u nas. Także nasze treningi będą jeszcze efektywniejsze, bo Bartek nie będzie musiał być w rewelacyjnej formie, żebym ja mógł popracować. To tyle o tych rękawicach. Oczywiście tam model, cena zamieścimy w opisie, bo jeszcze tego nie dostałem, także model, cena i tak dalej. Przypominam oczywiście przy zakupach kod rabatowy. Tutaj mamy co? Damian Laszuk, tak. Tu jest Damian Laszuk, 10% rabatu i wysyłka gratis. Także świetne warunki specjalnie dla was, od nas i producenta marki Polida. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.